Siemanko, z tej strony Geeks, witajcie w kolejnym odcinku z gry Disco Elysium. Odbyliśmy właśnie rozmowę z Gartę, kierownikiem baru, na temat Sylwii. Niestety chłop jest nieszczęśliwie zakochany w tej oto kobiecie, a teraz zwiedzamy sobie dalej bar, ponieważ otworzyły nam się kolejne pomieszczenia, m.in. kuchnia, w której właśnie coś zauważyłem. W powietrzu unosi się zapach przypraw, alkoholu i pomidorów. A co powiesz o naczyniach? Naczynia obciekają z wody, choć czuć je chemią i drzewem sosnowym. Dobra, pogadajmy z tym kuchcikiem może. O, czekajcie, jeszcze mogę wejść w interakcję tutaj. Z czym? Co to jest? Radio? O, pieniążki. Zdobyłem 1,15 reali. A thin man is smoking below an exhaust hood. Occasionally sipping from his mug. This must be the whirling's cook. Gorący kubek. Komaksywę. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Gorący and kubek. Co? Śmiesznie to przeczytał, co? Jedyne słowa, jakie rozpoznajesz, are Gorący and kubek. Śmiesznie. Dlaczego tak to zrobili? It must be his name. Gorący. Gorący kubek. Gorący sounds kubek. Representative. Czemu oni tak to zrobili? Czemu kazali temu aktorowi czytać polskie słowa? Dziwne. Pan kubek, jestem tu z ramienia policji. The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. Masz tu naprawdę wspaniałe garnki. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Musi być bardzo dumny ze swoich garnków, co? Chyba nie potrzebuje nic więcej, nie rezygnuj ze swojej męskości. Odejdź. Dlaczego tak dziwnie? The man ponders his cooking utensils. Aha. No dobra, nie wiem, czemu nie mogę z nim pogadać. Tu jest jakieś wyjście. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. Niebieski to kolor tajemnicy. W sumie nie wiedziałem. Dotknij drzwi, spróbuj pchnąć drzwi. Ciekawi mnie, dokąd prowadzą te drzwi. I to sobie powiem. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Dlaczego mnie to interesuje? To niezbywalna część Wiring in Racks. Jest w tym miejscu coś takiego, co sprawia, że chcę wiedzieć. I to powiem. Eccentric. But okay, I suppose we could look into it. As a side investigation. Nie, te drzwi to mega dochodzenie. Hardly. Anyway, Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Może zagadać z Gartę. Nowy kłeścik, zbadaj tajne przejścia w Wiley. Dobrze, dotknij drzwi, spróbuj pchnąć drzwi. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. Spróbuj pchnąć drzwi. The door does not budge. A challenge. Wyzwanie, powiedziało ciało jako narzędzie. Pociągnij za drzwi mocno. The steel doesn't even tremble. Szarpnij, używając całego swojego ciężaru. Now you're hanging from the handle. The door remains immobile. Okay, it was a challenge, and you failed. Morale mi spadło. What now, loser? O nie. O nie. Mogłem tego naprawdę nie robić. Ech. Zachciało mi się jak zwykle sprawdzać wszystkie opcje. Zagadajmy z Gartem o tym. Z Gartę, przepraszam. Can I help you? Znowu coś widziałem w Another thing. Great. Okej, w głębi kuchni znajdują się tajemnicze niebieskie drzwi. Oh yes, that door. Sure.
There's nothing mysterious about it. It's just a door. Wiesz, co jest za nimi? Masz trzy kropeczki. No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just the Frit warehouse, probably. Magazyn Frit. To w sumie spoko. Może bym tam fajki dostał. Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Junk and dust. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Mhm. Czyli coś ściemnia. Podejrzewam, że chciałbyś wiedzieć, co tam jest. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. So, I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Mm-hmm. No dobrze. Yes? A spróbujmy tam po prostu podejść sobie z łomem w rękach. You see a heavy steel door with... Czekajcie. You see the door challenge. You're right. Nie, bo jeszcze raz mi morale spadną. Dobra, trudno. Zagadajmy tutaj z tym gostkiem, który sobie tutaj przesiaduje. Wiesz, zawsze chodzi o pieniądze. Trzeba wydawać pieniądze, żeby je zarabiać. Ostatecznie tylko pieniądze się liczą. Dobra, nic ciekawego. Co tutaj leży? Ktoś przewrócił butelkę rumu. Wycieka z niej piękny, ciemny płyn. Chcę ją wziąć. Nie. Yes. Ja chcę ją wziąć. Mogę jej wziąć? Odejdź, gościu, stąd. Jezu, wszystko mi zasłania. O, coś się pojawiło. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. No właśnie. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Ile czasu minęło? Nie wiem. Dość długo. Pora się napić. Attaboy. It's coming back to him. You had your mesolimbic reward pathway worried there. Not thinking about drinking all that time. It was like you weren't yourself. Elektrochemia w akcji. Myślałem o nim potajemnie przez cały ten czas. Albo mogę powiedzieć, a tak właściwie to powinienem o nim myśleć? Zdaje się, że picie nie wyszło mi tak za bardzo na dobre. Dobra, co ty gadasz? Hobokap jesteś, tak? Dobra, trójeczka. W sumie to faktycznie potrzebuję rumu z lemoniadą. Wspaniale by było, gdyby Garty podał mi napój. Dobrze. Forget about the bar. Or don't forget about it. You should totally try to get a drink there too. Oh. But first, you should lick that stain off the counter. Yeah, man. Let's get wild. Lick it. Oczywiście. Zlisz ją. Calmly, the lieutenant looks out of the window. Then to you, licking the tasty rum stain off the counter. Then out of the window again. Biedny Kim. Co się napatrzy, co? What are you doing? Co ja robię? Badam dowód rzeczowy. Albo jestem alkoholikiem, potrzebowałem grzdyla. Albo przepraszam, pogrążyłem się w rozmyślaniach, a potem stało się, co się stało. I wybieram to trzecie. We should move. A real drink would go well with those cigarettes you're looking for. That's a great combination. Do prawdziwego drinka pasowałyby te papierosy, których szukasz. To doskonałe połączenie. No dobrze. Ja jeszcze z tą panią sobie zagadam. Czekajcie, schowam ten łom. Masz coś nowego do powiedzenia? Hello again, sweetie. Skarbeniek. Potrzebuję forsy. Czy skarbenki dostają forsę? Oh, sweetie, I heard your conversation with the manager about your financial troubles. When do you get your next paycheck? You've got guns of steel and a chiseled jaw somewhere under the bloated alcohol layer. Maybe she'd like to sponsor you. Ooh,
Może zechciałaby mnie zasponsorować? Ojejku, przekonywanie średni. Chwyć się za serce. 58% szans. Dobra, żebranko. Try to force a tear out of your duct. Really rip into the whole emotional aggression thing. Nie udało się. Niedobrze. Przekonywanie. Spróbuj wycisnąć z kanalików choćby łzę. Dowal jej tą całą emocjonalną agresją. Dobra, co ja mogę powiedzieć? Boże, ja umrę na ulicy, prawda? Albo ja pierdolę, nie ma dla mnie nadziei. Albo przecież nie powinienem był cię o to pytać, ale ze mnie kretyn. Ojejku. Dobra, ja pierdolę, nie ma dla mnie nadziei. Officer, get a hold of yourself, please. O Jezu, straciłem morale znowu. Sweetie, I'm sorry, but I think you need more help than I can give you. Dobrze, przełknij ślinę i mów dalej, zmieńmy temat. No, I'm so... Dobra, ja muszę to wczytać. Podejdę do tego testu. Kiedy indziej? No dobra. Hello again, sweetie. To tylko hello again, sweetie. Przejdę I'll przez tę rozmowę. Guns of steel and a chiseled jaw. Somewhere under the bloated alcohol layer. Dobra, zapytam. Maybe she'd like to sponsor you. Miałem nadzieję, że może zostanie pani moją sponsorką. Oh, I'm sure you would make a wonderful gigolo, dear. With those strong arms of yours, but welfare checks aren't all they cracked up to be. My husband and I are barely scraping by. She's not really lusting after those biceps, man. It's more like an appraisal you give to a healthy specimen. Co to jest wypłata? Nie widziałem, żeby ktoś coś wypłacał. You must be joking. Although our pay does sometimes feel like a joke. It's not easy to assert your right to a decent living wage when you don't have a strong union behind you. Maybe you should talk to Everard, the union leader. Interesting idea. This Everard sounds powerful. Maybe you can wrangle some coins out of his pocket. O, zręczne palce. Interesujący pomysł. Ten Everard ma chyba dużą władzę. Może zdołasz wyciągnąć mu z kieszeni trochę grosza. No i dobra, jest ten test. Przekonywanie 3. Ojejku. Dobra, nie chcę już więcej tych morali tracić. Tego morale, przepraszam. Więc wrócę, jak troszeczkę tutaj sobie podpakuję. Dobra, wyjdźmy może stąd. Czy tutaj jeszcze jest coś ciekawego? Pani bardzo. Dobra. Tutaj widziałem jakiś śmietniczek, czy coś, koksownik? W środku są butelki. Gdybyś miał torbę, mógłbyś je wziąć. No właśnie, jako żulicjant, czy tam hobo cup, mógłbym je gdzieś opylić. Co to za ławeczka? The worn and beaten wooden planks of the bench. Do not look overly comforting. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Okej, okay. Ciekawe, można sobie czekać tam ławeczce. Czy co, ja pójdę tam w prawą stronę, bo tam jest chyba gdzieś zaplecze tego Fritte. Tego sklepu. W którym mogę chyba fajki dostać, ale dobra, zagadam jeszcze z tym panem. Welcome to Rivashol. Witam w Rivasholu, oznajmia otyły mężczyzna. Jego słowa nie są skierowane do ciebie, ich adresatem jest porucznik. A gość jest podpisany jako rasistowski kierowca ciężarówki. Wspaniale, może mu pokażę tego. Rasistowski kubek. Czemu zwracasz się tak do mojego partnera? Don't you welcome to Rivashol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Okej, czyli on jest rasistą dla Kima. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. Tak, powiedz mu. Tak powiem.
It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. Mm-hmm. Limbo? Co się tutaj dzieje? Oh, come on, man. I just said welcome to Revachol. It's a lorry driver thing. Ta, na pewno. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Ooh, Kim potrafi być naprawdę groźny. Silence. The air between them becomes tense. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Okej, okay, Esprit de Corps mówi, że mój partner potrzebuje wsparcia. Mogę wybrać ciekawe opcje. Jasny chuj, Kim, możesz na mnie liczyć. Szturchnij porucznika w ramię. Albo, no to chyba wszyscy się czegoś nauczyliśmy. Uśmiechnij się do kierowcy ciężarówki. Nie, no nie chcę być po stronie kierowcy ciężarówki. Dobra, biorę to pierwsze. You two make a cute couple. You know that? The lieutenant exhales and resumes his regular calmness. Skoro mamy to już wyjaśnione, to chcielibyśmy zadać ci kilka pytań. Właśnie, gnoju. Whatever you say, officers. Czeka obojętnie na pytania, a między jego palcami kopci się papieros. Znalazłem w świetniku ten kubek. Pokaż go mężczyźnie. To twój? Albo o fajka go zapytam. Masz fajka? No. He's got a smoke right there, in his fucking hand. Snatch that shit out of his fat fingers. You need it after listening to his garbage. Właśnie jednego palisz. It's my last one. Oczywiście ostatni. Ukrywasz przede mną papierosy? Why would I do that? I'm an honest man. Gasi trzymanego papierosa i pstryknięciem posyła niedopałek w kierunku ulicy. Mogę powiedzieć, kurwa, powinienem... Dobra, świetnie. Potrzyj dłonie. I tak zmieniłem zdanie. I bet. Jasne. Jego chłodne spojrzenie przenika cię na wskroś, a powietrze wokół niego przepełnia niezdrowa emanacja. Sorry, I couldn't be of any help. Dobra. Znalazłem w śmietniku ten kubek. Pokaż go mężczyźnie. To twój? Oh man, that's great. Look at that guy go. I haven't seen anything that funny in a while. Ale go rozbawiło. To twój? God damn. Thanks for that, but no, it's not mine. Dobra, dostałem punkty doświadczenia. Spoczko. O co chodziło w tej kłótni? It's about biological determinism, natural law, the sorting of the races. Mm-hmm. Chodzi o biologiczny determinizm, prawo natury, oddzielenie ras, spluwa na ziemię. Not the most popular topic nowadays, with a coalition in charge and all. You might want to change the topic. That is, bury your head under the sand like common sheep. Co grozisz mi? Change the topic. The way he says it makes it almost sound like a threat. No właśnie, ja też wyczułem tutaj groźbę. Szczerze mówiąc, nie pamiętam za bardzo, co to znaczy. Wyjaśnij, proszę. People who've studied these things say that you and me are superior by design. So, naturally, we Occidentals should be in charge. Obviously, you can see the merits in that. Mm-hmm. Czyli gość jest Okcydentykiem, czy kimś takim. Tak samo jak ja, czyli co to jest, rasa biała, czy o co mu chodzi? No i generalnie chciałby, żebyśmy rządzili. If this guy's all the Occidentals have, well, let's just say he's not exactly ripped. No nie jest zbyt umięśniony, to prawda.
Dobra, co jeszcze wymyśliłeś? So, lately we Occidentals have experienced an unfortunate downturn when members of the superior race cease to believe in their innate superiority. They stop competing for resources. Tak, i jaki jest z tym problem? Albo dobra i? This concerns you, policeman, so you better be vigilant. The damn kips are showing up good lately. Same with the mosquitoes. And the other intruder species too. They're on the precipice of cultural victory. Oj, oj, oj. Koleś jest naprawdę w to wkręcone. Chwila, czym jest to kulturowe zwycięstwo? It's what the kips of Boogie Street are going for, right under our noses. And the others too, on the radio. Heard any chansons lately? Heard any motetos or leader? No. Dominating culture is how they plan to win. This is who themselves. Nawet nie mam pojęcia, co te słowa znaczą. Czy to jest muzyka, czy co? Aha. It's true. Also, you need to realize the dangers of mixing races. Who knows what might happen if people don't stay in their birth place? You might end up with a new subrace, with unknown characteristics, leading to extra competition. That's why you've got to control the offspring. Mhm. Ta, nie podoba mi się to, w cudzysłowie. Może się tak pierdol, co? Don't push your luck, runt. Herlaku? Mężczyzna obrzuca cię pogardliwym spojrzeniem, po czym skupia się na czymś innym, ignorując twoją obecność. Ale zaraz dostanie w patę. Oj, oj, oj. Dobra. Spójrzmy na te gazetki. Sztos Nuty. Popularnie magazyn muzyczny. Połyskliwe czasopismo. Najsprawniejsi mężczyźni. W tym wydaniu zamieszczono listę top 10. O, pojawiła się jakaś... jakaś myśl, jakaś obserwacja. O nie, są o wiele atrakcyjniejsi od ciebie. I kolejna. Nie powinieneś czuć lęku przed przystojniakami. Nie bądź gamoniem. Racja. Dobra, zajrzyjmy sobie do śmietniczka. Co tu mamy? Magnes. Morale plus 1. Świetnie. Właśnie tego potrzebowałem. Wypełnię sobie morale. A, tutaj muszę kliknąć. Przywrócono morale. Świetnie. Jeszcze zagadam z tym rasistą. Zobaczmy, co jeszcze on powie. Looking for something odd? Come to tell me to fuck off again? Co przewozisz? Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. Hmm. Jaki ładunek masz odebrać? Apple. Jabłka. Yeah, apples. I take it you had other questions? He's given you the runaround. Let's be honest, you were bested. Mhm. Mogę jeszcze raz o fajka zapytać? Ciekawe, do czego to no. prowadzi. He's got a smoke right there, in his fucking hand. Snatch that shit out of his fat fingers. O, dobra. Jedziemy z nim. W takim razie potrzebny mi ten, którego palisz. Can't have it. Nie dostaniesz go. Dawaj go, konfiskuję go jako dowód. Evidence of what? I haven't done anything. Nic nie zrobiłem. Gasi trzymanego papierosa i wstryknięciem posyła niedopałek w kierunku ulicy. Kurwa, powinienem... But what, officer? Co zrobisz, funkcjonariuszu? Mężczyzna patrzy na ciebie chłodnym wzrokiem, a powietrze wokół niego przepełnia niezdrowa emanacja. Szlak. Sorry, I couldn't be of any help. Aha. Dobra. Bezużyteczny rasista, moi drodzy. Zobaczmy, co tutaj jest. Okej. No dobra, wejdźmy sobie tutaj do tego frite. No dobra, jesteśmy w środku. Zobaczmy sobie najpierw...
co moje zmysły wychwytują. Żółte róże, całe dziesiątki. Są tu też tulipany. Wiecie, zobaczę, z czym mogę wejść w interakcję. To jakieś radyjko. W radiu leci melancholijna piosenka popowa. A co to jest to? The tear machine stands in the corner. A sign says, one bottle equals 10 cents. Maszyna dla Hobo Cupa. Można sprzedawać butelki. Dobra, co to za maszyna? Oh, that's the tear machine. Tak, ale czym ona jest? It's a machine for tear. You know, you find tear outside, like bottles or whatever, and put it in the machine, then it gives you money. Okej, okay. Rozumiem. A jak mam zbierać opakowania dla maszyny? You need a bag, I guess. We used to have some, but we gave them all out, so... I wzrusza zakłopotana ramionami. Feel free to use it if you find a bag, though. I'm sure there are some out there, somewhere. Dobra, czyli trzeba poszukać po prostu torebki. A co masz tutaj? You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritte slogan on the back. Fritte. Śmiesznie to przeczytał. Stoisko z drobiazgami. Co to jest? Wskaż na płaszcz przeciwdeszczowy. What is what? It's a raincoat. If you want to buy one, then it's only 4 real. No, niestety nie mam nawet 4 royali. Więc trudno. A tutaj? A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays and blister packs. They all bear the Saint-Baptiste Pharmaceutics logo. Just ask me if you need anything from Saint-Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium and Hypnogamma. Okej, okay, zobaczcie. Nosafed dodaje plus 1 do zdrowia, czyli można sobie jakby odnowić zdrowie. Druamina leczy aż 3 zdrowia. Magnez daje morale plus 1. A Hypnogamma daje morale plus 3. Okej. Okay. Niezłe. Kim jest Saint-Baptiste? Saint-Baptiste, you know. The pharmaceuticals company. Saint-Baptiste Pharmaceuticals. The one that sells meds out of Saint-Baptiste. That one. There. Okej. Okay. Co dają te produkty? I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Duramine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... I don't really know what Hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying or exercising. Okej. Okay. Możesz wyjaśnić nieco dokładniej? No, sorry. I'm not like a doctor or anything. Okej. Okay. To od razu widać, powiem ci. Nosafed heals plus 1 health. Duramine heals plus 3 health. Magnesium heals plus 1 morale. Czyli w sumie to, co właśnie przeczytałem. Dobra, odejdź. A co masz tutaj u góry? Papieroski? A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. Jak to się nazywa? Migocąca ściana słabości. Dobrze. There, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Elektrochemia wygląda na zadowoloną. Co by tu powiedzieć? Nic nie mów, po prostu się napawaj. Jestem w niebie, tak bardzo tego wszystkiego potrzebuję. Albo to nie jest dobre miejsce dla nałogowca na odwyku. Jakim odwyku, człowieku? Nic nie mów, po prostu się napawaj. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. No, oczywiście, że wiem. Know this. You will never finish your alcohol quest if you don't buy beautiful alcohol. Sprzedajecie jakieś używki spod lady? No. Frit only sells legal drugs, like the law says.
Okej, okay, zobaczmy. Strasznie to wszystko drogie, ale tak. Za piątkę można kupić czerwonego komandosa, którego mam parę butelek w sumie. Daje budowę ciała plus jeden i morale minus jeden, czyli rozumiem, że podwyższa mi wszystkie statystyki z rzędu budowa ciała o jeden. To jest naprawdę grube. Wow. No dobra. Trunek. Wódka leżakowana w szarocie. Też daje budowę ciała. Potężny pilsner tak samo. O. Papierosy Astra. Rozumność plus 1. Zdrowie minus 1. Czyli papieroski zwiększają jakby inteligencję, tak? W sensie, w zasadzie cały ten rząd niebieski. Bardzo przydatne. No dobra. Proszę, powiedz mi coś więcej o tych produktach. The Pale Age vodka is special, I guess. It's stored in pale for a couple of years, which makes it super expensive and super strong. Mhm. Co to jest szarota? You know. No właśnie nie wiem. I ona nie zamierza mi tego wyjaśnić. Don't worry your pretty little head about it. Let's concentrate on what's important here. Czyli? Dobra. Dobrze. Co zażycie tych substancji zrobi z moim ciałem? I mean, I already said it'd hurt you. I don't know what else they do. Wpatruje się we mnie zmieszana. Substances give powerful bonuses to your main stats at the cost of damage to your health or morale. Cigarettes raise your intellect while damaging your health. Alcohol raises physique while damaging your morale. Mm-hmm. Use medication, like Nosefed and magnesium, to counteract the negative effects of substances. Note, consuming substances can have unforeseen consequences for you. Okej, okay, czyli w sumie mogę na zmianę na przykład pić alkohol, co mi obniży jakąś statystykę i leczyć się jakimś lekiem, co oczywiście może doprowadzić do uzależnień w obu tych obszarach. Dobra, coś tutaj jeszcze masz ciekawego? Mogę z tobą porozmawiać bezpośrednio, tak? Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. Mhm. What's that magazine she's reading? Co to za czasopismo? Zanim przejdziemy dalej, czym jest to całe Frit? Fritte. Przepraszam, to jest 3T w środku. Wow. I don't know. Frit? Czemu w nazwie są 3T? I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. Jakie czasopismo czytasz? You mean this? No to. Pyta, spoglądając na okładkę z kolorowym zdjęciem dwóch całujących się dziewczyn. This is Pop Stars. It's got like famous people in it. It's not for sale. Mogę powiedzieć głupi sławni ludzie albo podoba mi się to, bardzo futurystyczne, postukaj palcem zdjęcie całujących się dziewczyn. Albo nawet mnie nie interesuje to czasopismo, nie wiem czemu o nie spytałem. Dobra, powiem, że podoba mi się to. She pops her raspberry flavored bubblegum and nods. Mm-hmm. The lieutenant frowns at you before turning to the clerk with an apologetic half smile. O nie. Dobra. Przejdźmy dalej. Mam do ciebie kilka pytań. Przejdź dalej. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... Dobra, i odkłada swój magazyn. Czy Fritte ma magazyn na tyłach wiring racks? A warehouse. I don't know. Maybe. I don't really care what Fritte does. No, dajże mi jakikolwiek punkt zaczepienia. She looks up from under her brow. Zerka na mnie spod elba. Fine. Frit doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? Okay, i wraca do przeglądania swojego czasopisma, nie czekając nawet na twoją odpowiedź. Chętnie bym zajrzał sobie na to zaplecze. Dobra, możesz mi coś powiedzieć o ciele? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so... Znałaś tego mężczyznę, który zginął? Not really. Nie bardzo? Czy to znaczy, że znałaś go trochę? No. I didn't know him at all. Okej. Okay. Od jak dawna tam jest? I don't know. Really long. Jak myślisz? Co się stało? I don't know. O, nic nie wiem. No need to worry.
It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Okay. Okej, okay, dobra, dziękuję ci za pomoc. Aha. Możesz mi powiedzieć cokolwiek o rzeczywistości, w jakiej się znajdujemy? Ojej. Reality. You mean what reality? Economic reality or... Nie, chodzi mi o rzeczywistość fizyczną. I don't know. What about it? No kurczę, jakie mogę pytania zadać. Gdzie jesteśmy? Jaki mamy czas? Czym jest rewolucja? Gdzie jesteśmy? We're in Frit? Nie, mam na myśli, gdzie my jesteśmy tak na większą skalę. As mankind, or as a nation, or... O kurczę, to się rozwija dalej. No, w jakim miejscu świata? We're in Revachol, like on the Insulindian Isola. Okej, okay, jesteśmy na Isoli Insulidiańskiej. Wow. Cóż to za... nazwa. Dziękuję. You're welcome. Jaki mamy czas? I don't know. Look at the clock. It's right behind you on the wall. The clock shows the time at 10:09. The hands seem to be still. It's apparent the clock doesn't work. Mhm. Czym jest rewolucja? When ordinary people take over the government and demand democracy. A ta, którą mieliśmy tutaj w Revacholu? Yeah. It happened like 50 years ago or so. Sorry, I'm not very good at this. At history, I mean. Okej, okay. Nie stresuj się tam. Koalicja, co to jest? Ktoś mi coś o niej mówił. Our government? Chodzi o nasz rząd, pyta? Or do you mean something else? Sorry, I really need to finish this article. Stwierdza, stukając palcem w magazyn leżący na ladzie. No dobra, nie będę ci już zawracał głowy tymi bzdurami. Oh. Ale dostałem 5 doświadczenia, także i tak się opłacało zagadać o to. Zobaczę sobie jeszcze tylko dziennik. Co tutaj się pojawiło? Znajdź alkohol i go wypij. Bardzo przyjemne zadanie. Bardzo łatwe. Dowiedz się, kto jest w sali zarezerwowanej przez związek. To było tam w tym barze. Zbadaj tajne przejścia w Wireling. Znajdź wejście do tajnego przejścia. Kurczę, szkoda, że tutaj nie można wyjść jakby na to zaplecze. No ale dobrze, moi drodzy, na tym sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i pomyślcie też o subskrypcji, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.